technicą. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym testem i będziemy sobie testować paletkę znowu od Zoeva, ale tym razem będzie to kolejna paletka, którą wygrałam i którą posiadam, i będzie to paletka Cocoa Blend. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak się ta paletka sprawuje w akcji, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Tradycyjnie najpierw wykonam sobie podstawę na powiekach do tego, aby później pracować z cieniami. I podobnie jak w poprzednim filmiku, do którego odwołuję Was tutaj, będzie to taki mój już duet, że tak powiem, sprawdzony. Czyli będzie to po prostu kolektor i baza z Inglota, która niestety nie posiada koloru. Dlatego też wspomagam się właśnie korektorem lub kamuflażem. I dzisiaj będzie to kamuflaż z Glazel, który nałożę sobie na obydwie powieki. I następnie na ten właśnie kamuflaż z Glazel nałożę sobie bazę od Inglota, która wygląda w ten sposób. Ona jest taka czarna, malutka, ale powiem Wam, że to jest bardzo wydajny produkt i zauważyłam, że wyjątkowo dobrze wybija kolorystykę i pigmentację właśnie paletek od Zoeva. Następnie powiekę przypudruję sobie pudrem od Golden Rose. Jest to puder prasowany w kolorze 101 Ivory, więc ma bardzo fajny beżowy kolor, który się idealnie nadaje jako matowy kolor do tego, aby właśnie przygotować sobie miejsce pod łukiem powiekowym. Powieki mamy przygotowane, także możemy zacząć pracę z cieniami. I zanim ją zaczniemy, chciałabym Wam pokazać pokrótce, jak ta paletka wygląda. Paletka, jak każda inna paleta Zoeva, wygląda w ten sposób, że znajduje się w takim kartonowym opakowaniu. To opakowanie wyjątkowo mi się podoba, jeżeli chodzi o tą paletę Cocoa Blend, po prostu jest takie bardzo eleganckie i szykowne. Jeżeli chodzi o środek tej palety, to podobnie jak paletka, którą prezentowałam Wam w poprzednim filmie, nie ma ona lusterka, żadna z tych palet nie posiada lusterka. Natomiast posiada przepiękne, wręcz bym powiedziała, przecudowne po prostu cienie. Taka kolorystyka cieni to jest po prostu strzał w dziesiątkę dla wszystkich tych osób, które mają ciepły typ cery. I powiem Wam, że tak zastanawiałam się nad tym przez chwilę, które z tych cieni wykorzystać właśnie dzisiaj, bo nie chciałabym, żeby znowu to był jakiś super, hiper, wiecie, tutorial makijażowy. Chciałabym bardziej Wam pokazać zastosowanie tych cieni, jak one się właśnie wprasowują w powiekę, jak się nimi pracuje, jak się je blenduje. Więc chyba użyję sobie po prostu tych wszystkich odcieni brązu, które są w tej palecie, czyli ten kolor, ten, ten i ten. Później Wam powiem, jakie one mają nazwy. I myślę, że stworzymy sobie coś na kształt takiego brązowego smoki z akcentem właśnie takiego brudnego złota oraz takiego brudnego miedzianego koloru. Więc za chwileczkę, myślę, że w trakcie zobaczymy i samo mi to wyjdzie tak naprawdę, jak to sobie wszystko tutaj ułożę na powiece. Natomiast jeżeli jesteście właśnie ciekawe tego, jak się pracuje z tymi cieniami, to zostańcie ze mną dalej. Zacznę standardowo od przygotowania sobie załamania powieki i w tym celu użyję cienia o nazwie Substitute for Love. U mnie to jest taki bardzo standardowy krok. Ja praktycznie do każdego makijażu zawsze używam sobie takiego cieplejszego, przejściowego właśnie koloru, aby właśnie zaznaczyć sobie załamanie powieki i później, aby służył mi on właśnie do tego, by po prostu pracować z innymi cieniami. Podobnie jak w poprzedniej paletce, również i w tej, możemy spotkać się z tym, że cienie te się po prostu kapitalnie blendują, bardzo fajnie rozcierają. I tak naprawdę, tak jak wspominałam, nie trzeba się namachać przy tych cieniach, ani jakoś szczególnie posiadać umiejętności blendowania, bo ja odnoszę takie wrażenie, jakoby po prostu te cienie same się rozcierały. W związku z tym, że tak sobie wymyśliłam, że chciałabym uzyskać troszeczkę kształt takich ostrzejszych granic, jeżeli chodzi o ten makijaż, to użyję sobie zwykłej taśmy klejącej i zaznaczę sobie właśnie tutaj taśmą klejącą zewnętrzne kąciki. W taki sposób też fajnie później służy do tego, żeby sobie ułatwić malowanie kreski chociażby. Kolejnym cieniem z paletki Cocoa Blend, którego użyję, będzie może ten brąz, którym zaznaczę sobie właśnie zewnętrzny kącik. Rozetrę sobie ten cień pędzelkiem 221 od Zoeva. I troszeczkę połączę ten cień właśnie z tym wcześniejszym cieniem przejściowym. Dzięki temu właśnie uzyskamy bardzo fajny kolor, takie naturalne przejście. I możemy sobie oczywiście stopniować napigmentowanie tego koloru, w zależności od tego, jaki po prostu efekt chcecie uzyskać, jaki mocny kolor, tak sobie też możecie aplikować po prostu z
stopniowo i rozcierać. Dzięki temu uzyskacie naturalny efekt wzmocnienia koloru bez takiej jakiejś grubej warstwy i bez takich wyraźnie odcinających się granic, które nigdy nie wyglądają dobrze. I wygląda to na chwilę obecną w ten sposób. Ja myślę, że tego typu stopień jakby napigmentowania tego zewnętrznego kącika mi wystarczy. Teraz przejdę sobie może do tych takich cieni już nie matowych, tylko takich bardziej satynowych, takich bardziej perłowych. Jak widzicie, te kolory w kamerze, tak też w światłach też to dobrze widać, że odbijają troszeczkę jednak światło. Więc ja sobie może nałożę najpierw paluszkiem, zobaczę jak mi się to będzie wprasowywało w powiekę, a jeżeli będzie z tym problem, to ponownie nałożę sobie odrobinkę pasty. Najpierw zacznę może od tego koloru, który się nazywa Subtle Blend. Bardzo fajnie on się nakłada, więc nie mam potrzeby wracania ponownie do bazy. I paluszkiem sobie delikatnie zacieram właśnie do środka powieki ten cień, tak żeby później on się połączył z kolejnym cieniem, który będę nakładała. Myślę, że taka intensywność będzie mnie zadowalała. I przejdę do ostatniego cienia, który również nałożę palcem, bo jakoś mam wrażenie, że te cienie po prostu dobrze się palcem nakładają. I będzie to ten cień, który nazywa się Pure Ganache, albo Ganache, albo Ganache, albo nie wiem jak to się czyta. Jedyne co zrobię, to po prostu sobie teraz bardziej zintensyfikuję zewnętrzny kącik, tak żeby bardziej go przyciemnić. I znowu wracam do tego cienia Freshly Toasted, czyli tego takiego ciepłego brązu. Tak sobie wymyśliłam w międzyczasie, że troszeczkę jakby otulę te kolory na ruchomej powiece jeszcze właśnie tym ciemnym cieniem, więc tutaj sobie pod obszar właśnie tej powieki ruchomej wjeżdżam troszeczkę tym pędzelkiem szpiczastym i będę sobie troszeczkę odrobinkę rozcierała i dłużej ten cień. I wygląda to w ten sposób. W tej chwili przejdę sobie do namalowania kreski, wytuszowania rzęs oraz przyklejenia sztucznych. Jeżeli chodzi o namalowanie kreski, to film macie tu. Jeżeli chodzi o mocowanie rzęs oraz to, w jaki sposób po prostu zrobić to, żeby było super, to macie film tu. A jeżeli chodzi o tuszowanie rzęs, to myślę, że jest to na tyle oczywista sprawa, że nie muszę Wam tego pokazywać. Następnie, poza kamerą, zrobię sobie drugie oko, aby nie wyczerpywać baterii, a wrócę do Was z tym, aby wykończyć makijaż twarzy. Ale, słuchajcie, też ważna rzecz, ale wykończę sobie makijaż twarzy tylko i wyłącznie w zakresie konturowania i rozświetlenia. Po prostu już nie będę przy Was nakładała podkładu, bo myślę, że również jest to rzecz bardzo oczywista, więc też nie chciałabym marnować Waszego czasu. Także czekajcie na mnie, za chwileczkę wracam. Twarz zrobiona, brwi zrobione, więc czas na to, aby dokończyć makijaż twarzy. W tym celu użyję też moich takich standardowych, sprawdzonych produktów. Pierwszy z nich to będzie oczywiście puder brązujący bronzer z Kobo, który już osiągnął denko, ale jeszcze jest jednak troszeczkę, więc wykorzystam do końca. Jest to kolor oczywiście Nubian Desert i do tego używam sprawdzonego też ostatnimi czasy pędzelka, takiego jak widzicie. Zaadaptowałam go sobie właśnie z innego zestawu do konturowania pod kością policzkową. I od razu rozcieram sobie troszeczkę ku górze. Bardzo łatwo, szybko, sprawnie. Twarz ocieplę sobie pudrem, oczywiście brązującym z Bahama Mama od The Balm. I w tym celu użyję sobie takiego pędzelka skośnego do pudru i do różu z firmy Sunshine Minerals. I ostatnim etapem makijażu twarzy jest użycie rozświetlacza, również to rozświetlacz od The Balm. Jest to Mary Luminizer. Ona już mi się kończy, a kończy się tylko dlatego, że się rozbiła. Kiedyś, no może takie rozbite produkty troszeczkę szybciej się kończą. Nakładam sobie na szczyty kości policzkowych. Bardzo fajnie to pasuje do tego makijażu oka, też ze względu na to, że właśnie mamy ciepłe odcienie, a ten rozświetlacz również ma szampański kolor. Więc będzie fajnie wszystko ze sobą pasowało, również z brązerami. Też odrobinkę sobie nakładam jeszcze na palec mały i rozświetlam sobie środek nosa. I generalnie twarz mamy skończoną, więc teraz jeszcze przejdę do ust. Na usta zdecydowałam się wybrać coś delikatniejszego, w związku z tym, że oko jest w miarę takie mocne, aczkolwiek no, też nie jest to coś przesadzonego, co spowodowałoby, że nie możemy sobie zrobić mocnych ust, ale ja jednak wybrałam sobie taki jaśniejszy, cielisty kolor z matowych pomadek od Golden Rose i jest to numerek 30. Okay,
tak wygląda skończony makijaż wykonany paletką od Zoeva o nazwie Cocoa Blend. Ma ona bardzo w sobie ciekawe kolory, ciepłe, więc zdecydowanie jest ona bardzo polecana przeze mnie dla osób właśnie, które mają i brązowe oczy, ale nie tylko, bardziej z uwagi na kolor właśnie cery, karnacji. Więc jeżeli macie ciepły typ cery i jeszcze macie do tego ciemne oczy, to będzie wyglądało w ogóle super. Albo jeżeli po prostu lubicie ciepłe kolory, to również ta paletka na pewno Wam się mega sprawdzi i będziecie z niej super zadowolone. Podobnie jak wszystkie inne paletki Zoeva, między innymi ta, której test robiłam w filmiku wcześniejszym, który wcześniej tutaj mogliście sobie gdzieś znaleźć link do niego, to tak samo i ta cieszy się u mnie i myślę, że też u wszystkich posiadaczy tej paletki bardzo dużym uznaniem ze względu właśnie na pigmentację, kolorystykę oraz to, jak te cienie się trzymają, prezentują, komponują ze sobą. No po prostu same superlatywy. Można z niej stworzyć makijaż dzienny, bo dla mnie to jest makijaż dzienny. Można z niej stworzyć makijaż wieczorowy, jeżeli po prostu postawicie na nieco ciemniejsze kolory z tej paletki, więc generalnie myślę, że ta paletka będzie czymś kolejnym, co możecie wpisać na swoją wishlistę, listę prezentów lub listę swoich jakichś celów zakupowych na rok 2016, słuchajcie, bo myślę, to jest naprawdę warte każdej złotówki. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z którąś z paletek od firmy Zoeva. Jeżeli tak, to napiszcie, jak Wam się sprawdzały. Napiszcie mi również, na które palety macie chrapkę, które oglądacie na internecie i cały czas zastanawiacie się, którą sobie sprawić. Koniecznie dajcie mi znać, bo ja też mam kilka takich swoich opcji, na które się jeszcze czaję, więc zobaczymy, kiedy się w końcu zdecyduję na ich zakup. Dzisiaj Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się ciepło, pa! But all I really want is you.